City Gdynia Maraton to wyjątkowe zawody. Nie tylko dlatego, że to są najbardziej ekstremalne zawody pływackie na wodach otwartych, jakie organizowane są w Polsce, ale również dlatego, że nawiązują do pięknej tradycji maratonów, jakie odbywały się w latach 60. i 70. właśnie na Zatoce Puckiej. Zawodnicy mają do pokonania trasę o długości 20,5 km przez Zatokę Pucką z Helu do Gdyni. Wystartuje w dzisiejszym maratonie 12 zawodników, m.in. z Ameryki Północnej, z Ameryki Południowej, z Australii i z Europy. Polskę reprezentować będzie 3 zawodników. To jest trzeci w tej formule maraton, gdzie są zawodnicy klasy światowej. Czy są zmiany? No nazwiska się zmieniają, natomiast nie zmienia się to, że to są najlepsi pływacy na świecie. Ci, którzy zdobywają mistrzostwa, czy to w zawodach światowych, czy europejskich, regionalnych, czy też poprzez uczestnictwo w olimpiadzie, potwierdzają swoją wysoką klasę. Tylko takich tutaj zapraszamy i tacy tutaj są. Wśród elity wyścigu można wymienić Christine Jennings, czyli Amerykankę, która wygrała już ten wyścig dwukrotnie. Mamy również Annę Olasz, Węgierkę, która w tym roku była trzecia podczas Pucharu Świata. Wśród panów nazwiska, które na pewno warto wymienić, to Michael Schale, Australijczyk, to Hugo Ribeiro, który przyjechał z Portugalii, traktuje ten start jako ostatni test przed Mistrzostwami Europy w Berlinie. Mamy też bardzo dobrych polskich pływaków, mamy również kilku zawodników z Niemiec, także stawka na pewno jest bardzo wyrównana i można spodziewać się dobrego wyścigu. Od 2011 roku Bałtycki Terminal Kontenerowy z Gdyni sukcesywnie przywraca tę tradycję, zapraszając co roku światową czołówkę pływaków do Polski. Oni przyjeżdżają tutaj, startują w naszym maratonie, BCT Gdynia Maraton, dostarczają nam niesamowitych emocji i pokazują pływanie na światowym poziomie.